Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej. Komisja zajęła się ponownie po przesłaniu ustawy z Senatu i poprawek 24 stycznia tą ustawą. I komisja po rozpatrzeniu uchwały wnosi, aby poprawki od 1 do 62 przyjąć, poprawkę 63, 4 i 5 odrzucić, poprawkę od 66 do 71 przyjąć. Wśród poprawek przyjętych jedna ważna i dziękując Senatowi oraz Komisji za wspólną, jednolitą pracę nad tym ważnym projektem przez 4 lata. Ustawa, która wprowadza obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex post po 3 latach, a zatem za 3 lata będziemy widzieć, ile mamy fundacji rodzinnych i które rozwiązania podatkowe są ważne i które należałoby ewentualnie zmienić. Dziękując wszystkim za poparcie jednolite ponad podziałami politycznymi, Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głosu.